Cześć, jesteśmy zespołem Katedra. Zagraliśmy bardzo fajny koncert właśnie w Miastku. Ja nazywam się Jim i gram na basie. Mam na imię Fryderyk, gram na gitarze i śpiewam. Cześć, mam na imię Michał i gram na klawisze. Czasem też śpiewam. Ja jestem Paweł i jestem perkusistą. To była dla nas piękna sprawa. Jesteśmy z Wrocławia, przyjechaliśmy właściwie na drugi koniec Polski, a otrzymaliśmy świetne przyjęcie. Bardzo jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy tutaj zagrać. Tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o sprzęt, był bardzo dobrej jakości, w związku z tym na scenie większość nawet bardzo dobrze się słyszała. Cóż, poza tym część publiczności, duża część publiczności chyba całkiem nieźle się bawiła, więc... Uśpiewali z nami jedną piosenkę. Dokładnie. Dokładnie. Tam, daleko w lesie, dopadły mnie kruki dwa. Nic nie widziałem, tylko czarne skrzydła na wietrze. Powiedziałem im, że cię w pościgu jest. Nic nie mówiłem, tylko uciekłem niczym wiatr. Dla nas jak najbardziej udany i pobyt tutaj był bardzo, naprawdę warty. Bardzo podobała mi się sala, w której występowaliśmy. Była taka stara i z klimatem i w ogóle krzesła. Ludzie widać to było, że oni nas słuchali. To było fajne, na tym nam zawsze zależy. Zwiedziliśmy trochę Miastka, widzieliśmy bardzo fajny park, szczególnie podobał nam się potem pokaz sztucznych ogni, które zrobiły na nas naprawdę fajne wrażenie. No i myślę, że będziemy bardzo miło wspominać nasz wyjazd do Miastka. Tak, chętnie tu jeszcze raz przyjedziemy. Ale póki czas, spróbuj chwycić w dłonie umykający jad. Jestem zachwycony tą salą koncertową, dlatego że akustyka tam była bardzo dobra, przynajmniej tak mi się wydawało i w sumie pierwszy raz w takim miejscu grałem. Też jedna rzecz podobała, bo chłopaki przed utworami robili jakieś wprowadzenia odnośnie historii utworów i w przypadku pojawiły się covery, w przypadku coverów rozpoczynali historię, czy jaki zespół wykonywał ten utwór. Mi się podobało to, że ludzie z publiki wiedzieli, co to za utwory, znali te zespoły, które w sumie dość, dokładnie, no niby w tamtych czasach znane,
ale że kojarzyli, że lata 70. A co do coverów, to w ogóle jako zespół gramy już 3 lata i tak naprawdę jest to nasz pierwszy koncert, gdzie zagraliśmy jakieś poważniejsze i fajnie zaaranżowane przez nas covery. Do tej pory w ogóle nam to jakoś nie wychodziło, zbraniliśmy się od grania cudzych utworów, a dzisiaj był to właśnie koncert wyjątkowy, dlatego że zagraliśmy te covery i fajnie wyszły, były dobrze przyjęte. Więc... Zazwyczaj nie wiedzieliśmy też, jakie covery grać, teraz już mamy jakąś koncepcję. Dokładnie. Chcemy zagrać trochę fajnych kawałków, których dzisiaj się nie pamięta często. Dokładnie. Właśnie, ale kawałków również z Polski, z naszych, no, rodzimych stron, powiedzmy. No, to też jest ważne, żeby promować swoją kulturę, to co już teraz jest zapomniane przez większość społeczeństwa. Nasze pokolenie już praktycznie w ogóle nie zna takich zespołów jak Trzy Korony, Klan, Exodus, no, Exodus, nie, SBB. Exodus, SBB. Widzą, że wcale one nie odbiegają od swoich zachodnich odpowiedników z tamtych lat, bo gdy puszczamy ludziom przykładowo taki utwór Trzech Koron i przejdziemy do historii, to ludzie mówią, kurczę, jak to wieje Zeppelinami. Hendrixem. No. Także no, bo chcemy też pokazać, że no, właśnie nasi muzycy, klasycy też nie byli wcale słabsi, tylko po prostu są mniej znani i taką mamy ostatnio misję właśnie, żeby to odgrzebać i pokazać publiczności współczesnej. Przeszkodził brak odpowiedniego sprzętu. No, często też jeździli na zachód po te wszystkie Hammondy. Tak, dokładnie. Na pewno sprzęt, tu dużo było na pewno przeszkód w, powiedzmy, w graniu czegoś naprawdę ambitnego i wizjonerskiego nawet. Jednego serca! W tym nagrywamy demo, a właściwie epkę. Właśnie, dokładnie. No, bo to będzie cała epka z tą oprawą, okładką. Znajdzie się tam 4 bądź 5 utworów, jeszcze nie ustaliliśmy dokładnie. Zobaczymy. No. Większość z nich to są nagrywane, będzie nagrywana od początku. Być może też ponownie nagramy nasz przebój, można powiedzieć wręcz. Kim jesteś. No to zobaczymy, to jeszcze nie jest. Ale to jeszcze nie jest przesądzone. To nie jest absolutnie przesądzone. Może tak, ale... Ja bym to na single proponował. Tak, w każdym razie jeszcze to na pewno nagramy, i bo jest chyba warte
zachodu. No w każdym razie godziny w studiu już mamy zaklepane. Tak, tak. Już od tego nie uciekniemy. Tak, mamy nadzieję, że już nie przełożymy. Jeżeli przełożymy, to realizator nas zabije. No właśnie, także już dla was wtedy nie zagramy. Bo na to planujemy oczywiście dużo koncertować i grać w różnych miejscach, żeby nie tylko Wrocław nas znał. No właśnie dlatego między innymi przyjechaliśmy do miastka. Właśnie takie muzyczne podróże są dla nas szczególnie ważne, gdyż też możemy się jako zespół lepiej, no może nawet nie zintegrować, co właśnie mieć czas na to, żeby w tych długich godzinach w pociągach porozmawiać o naszej twórczości, o tym, co chcemy osiągnąć, o naszych celach, marzeniach. A takimi marzeniami na pewno jest wydanie pierwszej płyty, która będzie oddawała nasz materiał. Oraz no właśnie koncerty, jak najwięcej koncertów na fajnych scenach, jak na przykład Woodstock, czy może w katedrze na Slocie. Jest taka scena w Art Katedra. No. Fajnie by było tam też wystąpić. No i właśnie te muzyczne podróże i dawanie ludziom muzyki. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu Sławkowi Arbatowi. No Polish Chart to jest pierwsza audycja, pierwsza lista przebojów, która nas kiedykolwiek promowała. Dokładnie. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie dobre słowa, w naszą stronę, które pan Sławek zamieścił czy tam dokładnie. W wywiadach, recenzjach. Tak. W zasadzie gdyby nie Polish Chart, to pewnie byśmy tutaj nie zagrali, więc wielkie dzięki. No i przede wszystkim też dla Darka, który nas tutaj bardzo miło przyjął i ugościł. Więc również dla niego serdeczne podziękowania z zespołu Patenta. Również serdecznie panu Januszowi Gawrońskiemu, dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku oraz całemu sztabowi WOŚP-u właśnie z Miastka za ten wspaniały koncert i przyjęcie. Pozdrawiamy. No i wszystkim słuchaczom. No i słuchaczom wszystkim, którzy byli na tym koncercie. Widzieli. No i tym, którzy widzieli też transmisję na żywo. Tak jest. Pierwszy raz w naszej historii. Pozdrawiamy. No to było wspaniałe. Zespół Katedra Wrocławia, Fryderyk Gujem, Maciej Stępień, Michał Zasłona i Paweł Drygas. I to, tak jest. Wielkie brawa, wspaniała muzyka. Dziękujemy serdecznie.